dzisiejszym odcinku gramy w Amonga, ale na obrzydliwe kary. Oprócz tego, oczywiście, będzie można wygrać pieniądze, jak zawsze. Także jestem razem z Xtremo, Kiko, Dobi, Shadowhunterem, Grzybkiem oraz Fragersem i słuchajcie, będziemy grać w Amonga na nowej mapie. I teraz tak, pośród nas jest jeden impostor i ten jeden impostor musi zwyciężyć gierkę, ponieważ jeżeli mu się uda, wygrywa 100 zł. Jednakże, jeżeli przegra i nam, crewmate'om, uda się wychwycić, kto jest impostorem, no to niestety czeka go obrzydliwa kara. Pierwszy challenge, jaki zrobimy, to ugryźć cebulę. Nie, wywaliło nas. Aż ser wywaliło tej cebuli. Ja nie chcę, naprawdę. Ja się stresuję, nie chcę, byle nie ja. Nie, nie. Wszyscy się wyciszyli, no nie, jestem crewmate'em. To oznacza, że słuchajcie, musimy wychwycić, kto jest impostorem w tej gierce. Dobra, muszę się skupić. Ale dobra, pamiętam, że było zdanie jakieś tutaj. Nie, tu nie było. Było jakieś... Nie pamiętam zadań, co jest? Lecimy z tym, nie możemy dać impostorowi wygrać 100 zł. Generalnie taktyka jest taka, żeby po prostu jako crewmate zrobić wszystkie zadania i potem już mieć spokój. W ogóle, słuchajcie, piszcie, jak wam się podoba nowa mapa na dole w komentarzu. Dla mnie jest mega, mega kozacka, dobrze się bawimy. Jest takie, wiecie, odnowienie po prostu, odnowienie Amonga zupełne. Dobra, kamera na start, lepiej nie. Gdzie były jakieś zadania? Jestem tej mapy, co? O, tu jest na pewno zdanie. Ale się stresuję. Mogę wygrać w sumie 100, ale zjeść cebulę. W sumie ugryźć to ten. Dobra, podwójna cebula. Sałata, góra jest. Git majonez. Na razie jeszcze żyję, a już minęło z 10 sekund. O, Dominika. Gdzie ty idziesz? Ja idę za Shadowem, bo Shadow widziałam, że robi taska, więc może, nie wiem, nie zabijaj mnie, chodź. Czemu Dominika za mną biega? Zostaw mnie. No, co ty robisz? Chodź, Shadow. Zostaw mnie. Pierwsza runda, tak myślę, że bez killi pójdzie. Tak na spokojnie chcę zagrać tą rundę. Idziemy, zrobimy to na razie, tu raczej nikt nie powinien przyjść. O, powiedziałem mi akurat ktoś idzie. Muszę go zabić. O nie. O. Nie. Opsił. Mocy, niech ktoś tu będzie. Nie będę go gonił. Ale miałbym teraz przypał, gdybym go zabił. Ale mi serce bije. Dobra, elektryk odpalony. Muszę zabić, bo ja przegram przez taski. Shadow i Tremo. Czy w ogóle ktokolwiek zginął? Co jest z impostorem? O nie! Co za cham! Oj, nie ujdzie ci to płazem. Czeknijmy kamery. Hello there! Okej, poczekajmy chwilę. O kurwa. No to mam przypał. No to zjem cebulę. Okej. No to wszystko jasne. Mam nadzieję, że mnie uwierzą, chyba że Treon mnie zabije po drodze. Okej, fix light. On zobaczył to, że ja widziałem kamery. No, jestem RIP. No nie wierzę, widział to. Widział to, no widział. Ja pierdolę, nie. Co tam się stało? Halo? Witam serdecznie. O Jezu, dwie osoby już nie żyją. No, ja clearuję Shadow, a jak coś? Reszta. Shadow, Dominika za mną, chodziła cały czas i przed nią uciekłem. Tak, no uciekłeś tym brum brumem ode mnie, a ja jeszcze tak brum, mówię. A ja tak mówię jeszcze, halo przyjacielu, zostawiłeś mnie. Ja w ogóle mam problem, bo ja jedyne osoby, które widziałem w tym meczu, to jest Piotrek, Fragers oraz Tremo. A mam pytanie, Tremo, gdzie było ciało Fragersa? Ciało Fragersa było pod emergency meeting, jakby tam gdzie się robi. Tak? Tam było takich reaktorów, nie wiem co to jest, taki silnik a jakiś. A tam widziałem Grzybka. Ja Piotrka widziałam jakiś czas temu. Ty, ale ja nie wiem czy za Piotrkiem Grzybek nie biegł, jak to ja robiłam właśnie pranie. Mówię ci. Ja chciałem coś powiedzieć, a wy cały czas gadacie. Nie dacie mi się wypowiedzieć. Ja cały mecz biegałem sam, robiłem zadania. Potem na początku spotkałem Tremo, z którym mnie zaczął gonić, więc się przestraszyłem. To nawet się darłem, żeby mnie zostawił. Jak uciekając po drodze, spotkałem Fragersa, który stał przy drabinie. Robił chyba pobieranie plików czy coś takiego, nie wiem. Stał w ogóle przy drabinie przy ścianie. A Piotrka widziałem, jak zszedłem z tej drabiny, przy której stał Fragers. To są jedyne trzy osoby, które widziałem przez cały mecz. I je zabiłeś, dziękuję. No to się wkopałeś chyba.
No to no. W takim razie jak chcecie, to mnie kikujcie, tylko potem doma nie płaczno. Ej, ja chciałem powiedzieć, że jedyną osobą, która teraz wydaje mi się podejrzana, jest Remo, bo gonił mnie przez cały pokój. Generalnie tyle, kikujecie mnie bez sensu i potem przegracie. Jeżeli to nie jest Remo, to jest to Dominika. Dziękuję. Ile zostało wam czasu? Ja skipuję, róbcie co chcecie. Generalnie to jest Grzybek albo Remo, więc możemy je wykikować. No to się zesraliście. Bo to oni są... To jest Remo, Remo albo Dominika. Oni są tymi jednymi... Moje ostatnie słowa, Remo albo Dominika. Uwaga, wygraliśmy to? Nie! Co? Nieźle. Dobra, ten Shadow, gdzie jesteś? Muszę cię zabić. No to... strasznie źle. U niej na taski wygrają, ja tak zwaliłem z taskami. Czyli Tremo, trzeba uciekać przed Tremem. Podejrzewam, że to jest Tremo. Nie, aha, tutaj trzeba na piątkę dać, okej. Okay. Jest tak zły nad taski, co ja zrobiłem w ogóle. Gaprum. Oj, to jest tędy droga. Za wcześnie. On leci, żeby naprawić. O, Kiko naprawi. Nie. Zginął! Nie. Mówiłem, że to Tremo, nieprawdaż? No naprawiajcie to. Kaman, leć się naprawić i zgłoście ciało. Aha, ale chyba w tę stronę trzeba dać napięć. Tak? Co oni robią? Gdzie oni są? What the fuck? O co chodzi? Nie umiem zrobić tego sejfu. Tremo, zabiję. Tremo, ty chamie, to ty. Zanim coś powiem, Dominika, ci gdzie byłaś? Co robiłaś przez całą grę? Na pierwszej rundzie. Grę robiłam save! A, w pierwszej rundzie. W pierwszej rundzie, nie pamiętam, byłam przy broniach, tam się zespawnowałam. Tam widziałam kogoś, chyba ciebie. I chodziłaś za mną, tak? Cały czas za tobą chodziłam. Jak się z tobą rozdzieliłem? Co zrobiłaś? Poszłam robić pranie i tam widziałam Piotrka i Grzybka. Nie pamiętam, co dalej robiłam. Teraz byłam przy sejfie. A Tremo, co ty robiłeś przez całą grę? Przez całą grę robiłem zadania i chodziłem po mapie. Bo i tak coś nie ogarniam. I kogo miałeś? Tak... Nie wiem, widziałem tylko, no nikogo. Ciebie o teraz. Nie wiem, dla mnie jest opcja taka. Ja znalazłem Kiko pod pokojem, gdzie był Grzybek. I on wchodził z prawej strony. Więc albo Dominika jakoś wślizgnęła się w te kile, albo to Tremo, który po prostu chodzi dookoła. Jeden to szedł teraz do ciebie. Ty w tej rundzie widziałeś Dominikę. Nie. No ja stałam. Bo Dominika może teraz kłamać i zabija Kiko i siedzi na samej górze w emergency meetingu. Safe robiłam! Ale skąd mamy to wiedzieć? Dobra, ja powiem tak, z mojej perspektywy... A, Shadow niby mógł sobie robić alibi, ale to ja wykrzyczałam, że Shadow jest czysty, a nie on, że chodził ze mną, więc Shadow mi odpada, zostaje mi Tremo. A wy sobie deklarujcie między sobą, bo to jest moja opinia, moim zdaniem to Dominika. No to ty zaznacz mnie, a Shadow też nie wiem, ja teraz widziałem Shadowa i ty ci... Wygrać nie, wiem, jesteś. Nie daj mu tej stówy. W sensie nie wiem, rób jak chcesz. Kurde, teraz nie wiem. Ja bym cię zabiła Shadow 5000 milionów razy. Nie jakieś, wiesz, połowy... Ja nie 9 sekund, 8 sekund, 7, 6, próbowałam biegać 5, całą grę razem. 4, albo 3, Dominika i Modwinika. Kurde, nie! Jest! Jest! Żryj tam cebulę! Żryj! Dobra, no to muszę wyjść, a dokładnie ugryźć. Umyłem zęby i nie pomaga. Ogólnie obrzydliwe, nie polecam.